Często pytacie o moje stylizacje. Skąd są, ile kosztują, gdzie je znalazłam. I oczywiście nie ukrywam, że część ubrań w mojej szafie pochodzi od światowych projektantów, ale mam wrażenie, że najwięcej kupuję w popularnych sieciówkach. Dzisiaj pokażę Wam kilka moich ulubionych zestawów. Słuchajcie, mam teraz na sobie jedną z moich ulubionych ostatnio sukienek, którą zakupiłam, tak jak zazwyczaj, tak naprawdę po prostu z wieszaka nie mierząc, ale jak zobaczyłam jej formę, to wiedziałam, że będzie na mnie dobra, bo jest to sukienka o dosyć luźnym kroju, więc tak naprawdę tutaj jest dużo naszej roli w tym, jak sobie z nią popracujemy, bo oczywiście można po prostu ją nosić zupełnie taką luźną jak jest, ale można troszeczkę ją zmienić. Na przykład tym, że dodamy do niej pasek. Ja uwielbiam takie sukienki, które są właśnie o prostym kroju, ale lubię podkreślić w swoim ciele talię, ponieważ mam bardzo wąską i fajnie to wygląda, kiedy właśnie gdzieś taką dużą, długą suknię jestem w stanie trochę jakby podzielić tym paskiem, sprawić, że ona jest trochę ciekawsza w swoim kroju. Jeżeli chodzi o tę sukienkę, absolutnie przyciągnął mnie do niej kolor. W tym sezonie kolor zielony i żółty to są kolory najbardziej hot i top i trendy i w ogóle trzeba je mieć, a ponieważ w mojej szafie ogólnie nie ma zieleni, tak zobaczyłam tą super żywą zieleń, to stwierdziłam, kurczę, muszę ją mieć. No i w ten oto sposób znalazła się, no już teraz na mnie, przedtem w mojej szafie i jestem z niej bardzo zadowolona, bo jest bardzo wygodna i ubieram ją często, ponieważ to jest taka suknia, która jest trochę elegancka, ale i trochę sportowa i tak naprawdę można ją ubrać na każdą okazję. Dlaczego można ją ubrać na każdą okazję? Bo tak naprawdę jesteśmy całe ubrane. Mamy mały dekolt, mamy praktycznie długi rękaw. Zobaczcie, ona ma jeszcze taki dłuższy rękaw, taki dłuższy i dosyć luźny, ale ja lubię go sobie tak podciągnąć i wywinąć. Wtedy czuję, że jest jeszcze fajniej. Długość jest też bardzo adekwatna, bo tak mniej więcej do pół łydki. Więc to jest taka bezpieczna kreacja w każde miejsce, w które trzeba pójść. Natomiast rzecz trochę tutaj bardziej element sexy, to jest rozporek, który jest z boku tej sukienki i na przykład dla mnie bezpieczną opcją było założenie do niej kozaków, ponieważ no jednak ten rozporek trochę tu z boku odkrywa, a nie chciałam mieć całej takiej, wiecie, nogi wyłożonej nie wiadomo jak, odsłoniętej, też jeszcze nie ta pora roku, to postanowiłam połączyć sobie właśnie tę sukienkę z kozakami. No ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym do tego nie dołożyła kilku dodatków. No i tak jak wspomniałam, podstawą jest pasek. Postawiłam na taki pasek, który jest... Proszę bardzo. Który jest bardzo prosty w swojej formie. Dosyć szeroki, bo w talii akurat lubię szerokie paski. I dosyć nowoczesny, dlatego wydaje mi się, że świetnie komponuje się z tą dosyć prostą w kroju, taką momentami trochę geometryczną sukienką. Co? Czarny pasek i czarne kozaki. No ale jeszcze potrzebuję takiego elementu bling bling, więc mam do tego kolczyki. Te akurat są nieco bardziej wieczorowe, bo tu się na nich sporo dzieje. I wcale, wiecie, one nie muszą być całe złote, ani całe zielone pod kolor sukienki, mogą być zupełnie inne. Natomiast ja postanowiłam połączyć sobie 100 w jednym. Więc mam i troszeczkę złota, i kryształek, i perełkę, i zieleń, i jeszcze niebieski. I nie mogę trafić w ucho. I pewnie tak na w ciągu dnia ubrałabym, może taki troszeczkę, kolczyk o prostszej formie, ale teraz chciałam się przed Wami popisać i w ogóle robię wszystko na bogato. Pontą. Tak prezentuje się ten mój kolczyk i z nim zdecydowanie jest to taka bardziej elegancka wersja tej sukienki. Trochę może bardziej na wieczór albo na spotkanie ze znajomymi. Natomiast ta sukienka sprawdzi się zarówno w ciągu dnia, jak i na wieczorną randkę z chłopakiem. So tell me what you wanna do to me. Stop messing with my head.
Czas na kolejną stylówkę. Tym razem łączę mój ulubiony element garderoby, czyli spódnicę z wysokim stanem z sweterkiem. I słuchajcie, teraz oprócz tego, że łączę ze sobą takie kolory, które są bardzo delikatne, widzicie, tu mamy taki delikatny beż, tu mamy taki kolor ivory, to najważniejsze jest to, że w tej stylizacji łączę ze sobą bardzo różne materiały. Materiały o różnych fakturach i materiały, które potencjalnie do siebie nie pasują. Czyli z jednej strony mam bardzo elegancki, lekko błyszczący atłas, z drugiej strony mam bardzo sportowy sweterek z włosiem, trochę nawet jakby moherowy. Ej, czy ja mam na sobie moher? Chyba mam na sobie moher. Ale świetnie się w nim czuję i doskonale wygląda on z moją spódnicą. To jest taki zabieg, który się stosuje, żeby troszkę ta stylizacja była mniej oczywista, fajniejsza, bardziej przykuwająca uwagę. Oczywiście to, że mamy większy sweterek u góry i dosyć obcisłą spódnicę na dole jest powszechnie znane, ale to, że przy okazji mamy u góry taką tkaninę jakby trochę zimową, a na dole trochę letnią, jest już nieco bardziej wyszukane i ja to połączenie uwielbiam. Bardzo lubię właśnie takie atłasowe spódnice, ale też lubię i często w sieciówkach znajduję takie trochę bieliźniane, całe atłasowe sukienki. I mam w swojej szafie ich masę i uwielbiam, bo też można je fajnie w różny sposób zestawić. Teraz mam akurat spódnicę. No i co? Do całości dobrałam sobie delikatne sandałki na szpilce, co powoduje, że ta stylizacja jest zdecydowanie bardziej elegancka. Słuchajcie, to jest taka stylówka, w której czujesz się bardzo komfortowo, bo jest wygodnie. U góry masz otulający, cieplutki sweterek, na dole jest elegancko, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o zastosowanie tej stylizacji, to może być bardzo różna, bo mam wrażenie, że to jest stylówka, w której można iść do pracy, jak tylko wypuszczą nas z domu. Natomiast też to jest fajna stylówka na kolację taką wiosenną czy letnią, jak wypuszczą nas z domu i otworzą restaurację, że właśnie nawet wieczorem, jak będzie chłodniej, to na pewno będziecie się czuły komfortowo. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć w tej spódnicy, to są, zobaczcie tutaj, guziczki obciągane materiałem. Kocham te guziczki. To jest taki element, który też bardzo często pojawia się w sukniach ślubnych i go uwielbiam. Natomiast na randkę polecam bardziej zamek błyskawiczny. Tą taką dosyć stonowaną i elegancką stylizację możecie też bardzo szybko, w łatwy sposób zmienić na nieco bardziej młodzieżową i wyluzowaną. I zrobimy to jedynie za pomocą innych butów oraz okrycia wierzchniego. No więc tak, jeżeli chodzi o buty, to zmienię te swoje delikatne, cieliste sandałeczki, których praktycznie nie widać, na mocny, ciężki but typu oficerek. Jestem przekonana, że macie je w domu. Patrzcie, czarny, ciężki obuw wjeżdża. Jezu, ciężko bez skarpetek. Mało mnie nie zabił. Dobrze, bomba. Tu jeszcze sznuróweczki, hopsia, hopsia. Okej. No już na pewno ta spódnica nabiera zupełnie innego wymiaru. No i słuchajcie, jeszcze jeden element. Co by tu wybrać? Postawię na kurtkę. Fajna, duża, jeansowa kapota. Na pewno macie w swojej szafie taki element garderoby. Jeszcze ta moja akurat jest wykończona takimi fajnymi wstążkami. Ta kurtka naprawdę przyciąga spojrzenia i bardzo często dostaję masę pytań, skąd ta kurtka? No i to jest oczywiście kurtka z sieciówki i mam wrażenie, że najwięcej pytań o rzeczy, które mam na sobie, czyli te rzeczy, które Wam się podobają, właśnie pochodzą z sieciówek. A teraz pokażę Wam trzyczęściowy zestaw. To są takie zestawy, które coraz częściej można dostać w różnych sklepach i one są świetne, bo po prostu ubierają nas kompletnie. Nie trzeba kombinować, co do tego dołożyć, z czym połączyć, tylko kupujesz zestawik po robocie. Mój zestaw składa się z
ołówkowej, dzianinowej spódnicy. Z tej samej dzianiny jest zrobiony top. Teraz te topy, zobaczcie, są bardzo modne. Krótki topik, tak zwany crop top. Oczywiście na ramionczka. Taki rodzaj topów szczególnie często noszą bardzo młode dziewczyny, które mają piękne i smukłe ciała. Te crop topy, jest taka trudna nazwa, crop topy, mówmy sobie po polsku. Te krótkie topy możecie z łatwością połączyć potem z fajnymi spodniami, które mają wyższy stan. Taki topik możecie użyć sobie w różnych innych potem stylizacjach. No i ostatni element mojego zestawu to jest sweter typu cardigan, czyli po prostu sweter zapinany na guziki. I teraz kardigany są ekstremalnie modne. Bardzo modne są też te z takich grubych plecionek. No ten z grubych plecionek nie jest, ale ten ma za to przepiękne, bardzo też teraz modne, biżuteryjne guziki. No i jeżeli chodzi o ten zestaw i o takie sweterki, które są z takiej dzianiny, która też jest przy okazji bardzo elastyczna, to ja lubię tak trochę się z nich rozebrać. W sensie, że jak mam taki rodzaj dekoltu w swetrze, to lubię go wykorzystać. I tutaj właśnie często, jak ubieram się w ten zestawik, to robię sobie tak, że jedno ramię jest odsłonięte. Oczywiście, jeżeli okoliczności mi na to pozwalają. A zazwyczaj pozwalają. Ogólnie ciężko jest mi odmówić. Więc jak już szykuję się na jakiegoś rodzaju wyjście, to mając taki zestaw z biżuteryjnymi guzikami, dopasowałam do tego bardzo proste, klasyczne, czarne szpilki, sandałki. No i ostatnia rzecz, której mi brakuje, to torebka. No i postawiłam tutaj na torebkę, która absolutnie będzie idealnie pasowała do moich guziczków. Kobieca, błyszcząca, kwiatowa, no idealnie. A na koniec czas na coś wystrzałowego. Skoro od początku mówimy sobie o safari, o wyjazdach, czyli ogólnie o marzeniach, to możemy również pomarzyć sobie o imprezie. No jak już będzie ta okazja, żeby się wyszykować, no to ja po prostu ubrałabym cekin, żeby jak już wyjdę, to żeby zabłysnąć, żeby nikt po prostu mnie nie przeoczył. Wszystkie światła na mnie. Ale tak naprawdę, słuchajcie, sukienki cekinowe są bardzo często dostępne w różnych sieciówkach. Zwróćcie koniecznie uwagę na jakość tego cekina, bo jeżeli tylko jest dobra, to naprawdę sukienka cekinowa robi robotę. I powiedziałabym teraz, że tak naprawdę do niej już trzeba dobrać takie stonowane dodatki, nie ma co przesadzać, ale ponieważ jest mi mało, to dziś zupełnie odwrotnie dodałam do tego złote buty, które też się troszkę świecą. No i jeszcze chciałabym trochę tutaj dodać biżuterii i właśnie mam ochotę postawić na wielkie kolczyki. Mimo tego, że już się błyszczy, może błyszczeć się więcej, prawda? Takie kolczyki. To jest to! A? Zobaczcie, dobrze będzie? Nie no, bomba! Zazwyczaj jak ubieram coś, co jest właśnie już tak mocno błyszczące, to raczej wszystkimi innymi dodatkami to tonuję, ale tym razem mam taką ochotę wyskoczyć na imprezkę. Klękajcie narody. I jeszcze, jak już będę szła na imprezkę, to będę potrzebowała torebki. Na imprezę nie zabieram wiele rzeczy, więc to może być mała torebka, czyli torebeczka. Ale teraz najmodniejsze są torebki mikro. I właśnie na taką torebkę mam teraz ochotę, tylko że ona, no umówmy się, już nie może się błyszczeć, nie? Co wy na to? Sztosik, nie? No i właśnie, taką sobie torebkę dopasowałam do tej mojej szalonej całości. Ona jest bardzo modowa, więc fajnie tonuje tę moją sukienkę w cekin, bo jednak mam tutaj kolor i srebrny, i złoty, i odrobinę czarnego, więc to połączenie jest takie, wiecie, iście karnawałowe. No ale cóż, po prostu na to mam ochotę. Pewnie od razu pojawi się pytanie, co się zmieści do tej torebki. Nie zawsze do tych modowych akcentów coś musi się mieścić, w sensie nie zawsze one są super praktyczne, jak już się pewnie zorientowaliście. Natomiast, no, wbrew pozorom, ona nie jest taka mała. Wejdzie tak, karta kredytowa, wejdzie dowód osobisty,
wejdzie błyszczyk, wejdą klucze, no okej, telefon się nie zmieści, no ale trudno, no, trzeba iść na jakieś ustępstwa. A ja jestem elastyczna. So tell me what you wanna do to me. Stop messing with my head. Are you gonna give me what I want? Or am I gonna have to beg? I can't live without you. I can't live without. I can live without you. I can't live without. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.